Witajcie drodzy moje widzowie. Teraz wam pokażę fajną ciekawostkę. Ponieważ to jest taka moneta fajna, przedwojenna. Jeżeli ktoś tam by był zainteresowany, to możecie tam pisać na licytację. No, to jest bardziej taka kolekcjonerska moneta. O, tak fajnie wygląda. O, są takie monety. Taka moneta jest bardziej dobrej rzeczywistości. To jest taka dobra moneta. Taka dobra moneta. I po prostu możecie zawsze coś tam pytanka zadawać. No, możecie tam jakieś pytania zadawać i to będzie to tak najlepiej. Tu mam taką następną monetę. Fajna. O, to jest moneta. O, taka ola, to jest przedwojenna. O, dziesiątka. I ona jest przedwojenna, ta moneta. To jest dla takich kolekcjonerów. Ktoś jak kolekcjonuje tam gdzieś i ktoś tam jest zainteresowany w jakiejś kolekcji. To tam ktoś to bierze monetę. Druga sprawa, teraz wam pokażę drugą monetę. Taka o jest jeszcze moneta. Taka o jest moneta. Ona jest taka warta, ta moneta, że... O, taka jest warta, to jest to wartość tej monety. O lat dużo, dużo, o. 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 Taka o jest moneta. Fajna w rzeczywistości. W rzeczywistości, w dobrej jakości. To jest dobra moneta i bardziej jest profesjonalna i to jest bardziej przyzwoita ta moneta. No. Ktoś tam by chciał do jakiejś kolekcji, to możecie się tam zgłaszać. Bo to wiadomo, to są takie monety kolekcjonerskie. No, to są takie kolekcjonerskie, takie te monety. No, możecie się zgłaszać tam na tego messengera, do mnie nagrać wiadomość, to ja wam odpowiem na temat tych monet. No, to są takie bardziej dobre monety, dobre, dobre, w rzeczywistości. No, no, to taka dobra jakość tej monety, dobra jakość. No, tej monety, o. No, tak samo jak ja wam to pokazywałem, już pokazywałem to, to jest to też takie bardziej kolekcjonarskie, ta moneta, tak? O, tu jest... No, to jest taka bardziej dla księgi Guinnessa, ta moneta. No, widzicie? O co się rozchodzi? Takie trzeba monety mieć w rzeczywistości. Ktoś tam jest zainteresowany, możecie do mnie pisać na Messengera, zgłaszać się, będzie to fajnie, profesjonalnie. No. To taka kolekcjonerska, ktoś ma jakieś pytania, zgłaszajcie się do mnie na Messengera i po prostu to będzie tak najlepiej. No. Tu jest też taka mam, o. O, tutaj o, jest. Moneta też, to jest taka dziesiątka, o, bardziej taka jest dziesiątka, tylko że to nic nie widać, bo to jest bardziej takie, no, kolekcjonerskie, to jest takie bardziej, no, to jest 10 i to jest bardziej kolekcjonerska. Dużo tych monet, jeśli ktoś jest zainteresowany, to może się to zalicytować, te monety. Bo naprawdę są dobre, dobrej jakości tej monety. No. Bardzo są profesjonalne te monety. Na przykład możecie tą monetę zalicytować. No. To jest bardziej taka kolekcjonerska. Dużo, dużo właśnie niektórzy tacy osoby
te monety kolekcjonują. Tak samo tak jak i pieniądze niektóre. No. To by byłoby to takie fajne, no. Jeżeli macie takie coś pytanka, zgłaszajcie się do mnie na Messengera. Wysyłajcie tam, subskrybujcie mój kanał na YouTube. Zapraszam do mnie, oglądajcie i a bardziej wam dużo jeszcze pokażę tych właśnie ciekawostek na temat właśnie takich kolekcjonerskich pieniążków sprzed lat, no, które to są bardziej jeszcze opłacalne w kolekcji, te właśnie pieniądze, no. No, teraz właśnie sobie trzeba to po prostu tak. Każdy jeden to kolekcjonuje, te właśnie te pieniądze, no. Także drodzy widzowie, zapraszam was do kolejnego mojego filmu.